kornetu jej z dawien dawna serca łamie. Chrześcijanin jej wdziękom wzdraga oprzeć się. Za to byle ateusz, laik czy poganin na jej widok głupieje i się ochrzcić chce. A ministranci dalej brzęczeć dzwoneczkami. Zdaje się, mówią ci, co nam przy blisko stali, pod kornetem, co tak pobożnie za dnia lśni. Piękna siostra ukrywa skandal nad skandale, koński ogon i filuterne loczki trzy. A ministranci w nawach cali oniemiali. Zdaje się, powiadają pod zgrzebnym habitem, ma jedwabne pończoszki i wstążeczki dwie. Koronkowy dezabil, desu przezroczysty, tylko diabła tam nie ma, zresztą kto go wie. A ministranci myśli mają już nieczyste. Zdaje się, po komplecie, kiedy ciemną nocą inne siostry cel swoich przekroczyły próg i już śpią lub zmawiają modlitwę krzewiącą. Ona staje przed lustrem, jak ją stworzył Bóg. A ministranci czują, że jest im gorąco. Zdaje się, że swój strój, cóż za bezbożne wyjście, powiesiła na krzyżu, wiem, że gorsze was, i przegląda się sprawdzić, chcąc, czy rzeczywiście na gość jej lepsza jest z profilu niż on was. A ministranci snują plan szatański iście. Zdaje się, szepcze wzrok unosząc swój do góry. Ach, jak amen w pacierzu, osiągnąłeś cel. Wszak udały ci się, o panie, te kontury. Linia bioder jest najpiękniejszym z twoich dzieł. A ministranci srogie cierpią już tortury. Zdaje się, na zegarze już dochodzi pierwsza. Co to wzdycha w ciemnościach, budząc dziwny lęk? To anioły miłosne układają wiersze. Odpowiada im zaś siostrzyczki błogi jęk. A ministrantom biednym tchu brakuje w piersiach. Opat Piotr, rozbudzone przez lubieżne licho, wyskakuje z pościeli bez odzienia gna, mrucząc odrażającą, kierowane pychą. On na krzyżu też tylko cierń na skroniach ma. A ministranci z trwogą potakują cicho. Nie, to tylko pogłoski, bójdy i bajendy, niegodziwe kalumnie, Lucyfera głos. Nie ma loczków i koński ogon też obcięty, pod kornetem jest krótko przystrzyżony włos. A ministrantom już wyraźnie miny zrzedły. Żaden popęd się w czystym ciele jej nie chowa, od wstążeczek nikomu się nie wzburzy krew. Nikt nie będzie przed krzyżem z lancą paradować, więc o Boże, już możesz słuszny stłumić gniew. A ministranci w smutku się onanizować.